Kilka zdań do wypowiedzi pana Janusza Winiarczyka. Ja, panie radny Januszu, zapraszam pana do uchwały budżetowej oraz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. I porówna pan wtedy te kwoty, o których ja mówiłem, jakie było wykonanie planu za rok 2008, ile przyjęliśmy, jakie finansowanie przyjęliśmy na rok 2009. Mówię, wszystkie jednostki dostały pieniędzy mniej, o czym zresztą pan przy uchwalaniu uchwały budżetowej też wspomniał, że w szkołach brakuje tylko na kredę i tak dalej, sugerując tym, że te środki są bardzo niskie. No niestety, te środki są takie, jakie są. Jeśli chodzi natomiast o dzieci, pan twierdzi, że tych dzieci nie ma. Ja panu powiem, że mam przygotowaną prezentację multimedialną z porównaniem do analogicznego okresu roku ubiegłego i tych dzieci jest więcej niż było w roku poprzednim. I jeszcze raz mówię. Trzeba po prostu do szkół nabyć. Nie wiem, o jakich porach pan dnia chodzi, ale mówię, w tej chwili mieliśmy są turnusy w granicach 100 osób. Ostatnio było Stowarzyszenie Tęcza Rodzin Zastępczych ze Szczecina, gdzie przybywało ponad 90 osób jednorazowo na turnusie. W tej chwili mamy kolonie, też jest 60 dzieci i od piątku wchodzi grupa 80. Szczegółową, ja już mówię, jest to sesja nadzwyczajna. Wszystko odnośnie tego, czy te dzieci są, czy nie, no pokażemy to na wykresach. Wynika to na wykresach, na słupkach, ile dzieci było, jaka będzie subwencja. I w tej chwili trudno tu byłoby oceniać, bo pan to mówi tak, że jakbyśmy te działania robili pod publikę. Nie moją winą jest to, że zaniechania, które były w obu placówkach w zakresie finansowania i nie wynikało to na pewno z winy dyrektorów, tylko może z innej polityki, jaka była prowadzona, bo jak pan sięgnie pamięcią do roku 99, jak jeszcze funkcjonowały środki, Szkuner wypracował tych środków 78 tysięcy, a w ogóle jednostki wypracowały ponad 1 900 000 środków, to już w roku 2000 drastycznie to spadło z tego tytułu, że dyrektorzy dzisiaj tłumaczą, że te środki, które wypracowywali, no nie wracały do tych jednostek. I gdyby ta polityka taka, jaka jest Szkuner, bo Szkuner w dniu dzisiejszym nie ma praktycznie dnia na jeziorze, żeby jachty żeglarskie czy ten stateczek Inga nie pływa po jeziorze i nie powodował tego, że akurat obłożenie, jeśli chodzi o obłożenie, może to nie, ale o liczbę dzieci przebywających na turnusach, no jest znaczna, a tylko wieloletnie zapóźnienia no prowadzą do tego, że no w tej chwili musimy wydać pieniądze. No, nie wiem, czy można byłoby polemizować z faktem, że to, co już mówiłem, że jeżeli spala się w piecu 150 ton, nie 150 ton, ale 150 kubików drzewa tylko dlatego, że były niesprawne bojlery, że nie było małego obiegu wody w tej jednostce, gdzie w lecie ogrzewano cały budynek po to, żeby zapewnić ciepłą wodę dla dzieci i dla obsługi administracji. To są, panie Januszu, fakty. I gdyby taka polityka była wcześniej prowadzona, to przez zieloną szkołę przechodziłoby nie tysiąc, w granicach tysiąca, no 1600, tak jak to było w 2008 roku, co spowodowało, że ta subwencja oświatowa jest tak wysoka, bo jak pan dobrze pamięta, to w tym 99 roku, jak weźmie pan budżet, a sprawozdania pan chyba ma, to wtedy ten budżet tego domu w czasów był znikomy. I gdyby przyjęto takie rozwiązanie 10 lat temu, to byśmy dzisiaj mieli kilka wspaniałych wyposażonych placówek, bo z tego tytułu można byłoby uzyskać przynajmniej kilkanaście milionów złotych. W tej chwili niestety, żeby to zaczęło w końcu funkcjonować, to te motorówki, które stały na stanie i nie miały silników, trzeba je wyposażyć i to są koszty. A wiąże się to również z tym, że jeżeli zatrudniamy, jest więcej dzieci, automatycznie potrzeba więcej wychowawców. Dla oświatowca takiego jak pana tego nie muszę tłumaczyć. Dziękuję dla pana wicestarosty. Czy są jeszcze pytania? Ja już nie chcę polemizować, bo to nic nie da. Dlatego ja się
Dziękuję. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu myślborskiego na rok 2009 wraz z aneksem? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Za przyjęciem głosowało 16 radnych. Następnie punkt czwarty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myślborskiego na rok 2009. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Nie widzę. W związku z czym, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myślborskiego na 2009 rok? Proszę o podniesienie mandatu. Znaczy, panie przewodniczący, niech pan chociaż powie, że dotyczy to boiska przy zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Barlinku. Numer 2 w Barlinku. No, pytałem, czy jest potrzeba. Jeśli jest potrzeba, będziemy odczytywać. Nie jest, tylko wystarczy powiedzieć. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia uchwalenia budżetu powiatu myślborskiego na rok 2009. Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Przeciw nie było. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myślborskiego na rok 2010. Jest to uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myślborskiego. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 750 tysięcy złotych budżetu powiatu myślborskiego w roku 2010 na wykonanie pierwszego etapu budowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej bursy szkolnej na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu. Tak, tak. Przyszłe. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? No, jak skoro było takie wcześniej zapotrzebowanie, to odczytałem. Nie widzę. W związku z czym, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego w roku 2010. Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Zagłosowało 11 radnych. Przeciw było 5. Nie było wstrzymujących się od głosu.